No cześć, witam gorąco w kolejnym odcinku serii Frostpunk. Moi mili, w poprzednim odcinku ogarnąłem troszkę sytuację z węglem. Mam nadzieję, że też tak to odczuwacie jak ja, że pozornie wszystko wydaje się w jak najlepszym porządku, na dobrej drodze, żeby przetrwać jednak to wszystko. Chociaż już patrzę, że za jeden dzień, czyli tak naprawdę jutro, spadnie temperatura o 2 poziomy. Dobrze, włączmy czas gry i teraz tak. Już widzę, że jest 11 osób bezdomnych, zatem szybciutko wybuduję jeden barak jeszcze dodatkowo. A wybuduję go może gdzieś w tym miejscu. Ponadto, niedługo skończy mi się badanie bazy terenowej. Co zrobię później? Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłaby na przykład optymalizacja wydobycia węgla, ewentualnie muszę zadbać o to, żeby jednak troszkę więcej stali wydobywać, bo jak widzicie, jestem cały czas w tyle ze stalą. Ale właśnie sobie przypomniałem, że przecież mam brygadzistów, więc tutaj jest automaton, ale mimo wszystko mogę użyć tej opcji brygadzisty, przez co dwukrotnie jest większa wydajność tego obiektu i podobnie zrobię, no może nie dwukrotnie, ale tam chyba było 30 albo 20%. Podobnie zrobię w kopalni węgla i w młocie węglowym. I może jeszcze w baraku zbieraczy? Tak, postaram się wszystkich teraz jednak poruszyć do działania i chyba jeszcze mogę zrobić to w cieplarni? Tak, mogę, dobrze. W cieplarni jeszcze może wydłuży czas pracy. Chociaż nie, bo wtedy wzrośnie niezadowolenie. Dobra, odpuszczę sobie w takim razie ten pomysł. No dobrze, no na razie tyle mogę zrobić, przyspieszmy grę. Okej, zwiadowcy dotarli do kolonia wygnańców. Kolonia wygnańców. Wokół miejsc po wygasłych ogniskach stoją fachowo zbudowane chatki z mocno obitego śniegu. W kolonii panuje grobowa cisza. Poszukiwanie może przynieść ocalali, zbadaj. Konający wygnańcy. Część wygnańców jeszcze żyje, chociaż ledwo. Możemy spróbować zabrać ich do miasta, ale istnieje ryzyko, że umrą po drodze. Jeden z konających ściska przy piersi dziennik. Przeczytaliśmy ostatni wpis. Wygnano nas z Tesla City. Kończy nam się jedzenie i paliwo, więc wysyłamy najsilniejszych z nas, by znaleźli pomoc. To nasza ostatnia nadzieja. Obawiamy się, że chodzi o tych nieszczęsnych Jankesów, których pochowaliśmy. No tak, bo wcześniej znaleźliśmy jakieś trupy, więc to pewnie właśnie byli ci najsilniejsi z tych... ludzi. Dobrze, klasycznie mamy 3 opcje do wyboru. Jedna spowoduje, że wszyscy wrócą z nami, druga, że oni sami pójdą do naszego miasta, a trzecia, że zabierzemy ich i zostawimy na śmierć. Znaczy, zabierzemy im zapasy i zostawimy ich na śmierć na mrozie. Dobrze, ja zaryzykuję opcję drugą, czyli... a nie sekundkę. Nie, dobrze, zaprowadźmy ich do miasta. Tam będzie bezpieczniej. A tymczasem za dobę niecałą drugi oddział zwiadowców dojdzie do źródeł. Okej, możemy teraz nowe prawo wprowadzić przy okazji. Ja sobie już tutaj upatrzyłem Bimber, a Bimber spowoduje to. Możemy dawać ludziom nieco trunku, by ulżyć ich obolałym ciałom i duszom, przez co nieznacznie wzrośnie obniżenie zadowolenie, no ale jest to zawsze jakiś krok ku temu, żeby jednak tych lądniczyków opanować. Dobrze. I coś mi się tak wydaje, że kolejnym prawem, które wprowadzę... W adaptacji na razie nic nie ma ciekawego. Na pewno jeszcze nie będę prowadził segregacji pacjentów, ponieważ... nie mam aż tylu pacjentów, a jest to naprawdę drastyczna opcja, żeby... 1/4 pacjentów od razu skazać na śmierć, ponieważ wtedy jakby odpuszczamy sobie leczenie tych najbardziej ciężko chorych. Dom uciech to jest opcja, która pozwala mi zatrudniać prostytutki w pubach, jednakże wtedy nadzieja się zmniejsza, a to jest ostatnia rzecz, którą chcę teraz zrobić. Ewentualnie jeszcze prawo do pojedynków, no ale to nie są jakby sprawy niecierpiące zwłoki. Tymczasem jeszcze w idei mamy całą nową gałąź, która wychodzi z posterunków i mamy 2 opcje, więzienie, które już znacie. Jeszcze jest centrum propagandowe. Aby wszystko szło gładko, musimy znać aktualne obawy mieszkańców i mieć możliwość przekazywania im informacji, które powinni usłyszeć. Dzięki temu możemy budować centrum propagandowe, zwiększa się nadzieja, szczegółowo pokazuje przyczyny niezadowolenia
oraz daj nam nową zdolność, rozdawanie broszurek, które zwiększa nadzieję. Jednakże wtedy może troszeczkę wzrosnąć niezadowolenie po wybudowaniu takiego budynku. Niestety ja obawiam się, że będę musiał zbudować takie centrum propagandowe i z tego co widzę, cała ta idea dąży do tego, żeby powolutku, systematycznie wprowadzać reżim w naszym mieście. Ja postaram się oczywiście reżimowi zapobiec, nie chcę takich drastycznych działań prowadzić, no ale zobaczymy do jakich tutaj nas czynów poprowadzi ta droga. Dobrze, opracowaliśmy jeszcze w międzyczasie teraz w tym momencie nie barak zbieraczy, tylko coś z ekspedycjami, tak? Baza terenowa. No ale żeby zbudować bazę terenową potrzebuję dużo stali, a stali mam bardzo mało, więc cholera jasna. Kurczę, nie mam w ogóle ludzi do pracy. No ale przy okazji przydałaby się druga huta. Jednakże to, co zasugerował Wise'a w komentarzu w poprzednich filmikach, w ciągu dnia przecież mogę odjąć troszkę myśliwych i ich właśnie wcisnąć tutaj do huty. No dobra, tymczasem wybierzmy sobie jeszcze opcję do badania. Chociaż z tego co mi się wydaje, skoro mam tak mało stali, na razie nic nie mogę wynaleźć. A nie, czekajcie, retorta. Dobra, w takim razie ewentualnie maszyna drążąca. Maszyna drążąca wywierca się w ścianę naszego krateru, odkopując drzewa, które niegdyś, zanim pochłonął je lód, tworzył las. Dostarcza do 160 jednostek dryna w ciągu dnia pracy. Ale wymaga rdzenia parowego. Z tym drewnem też nie ma szaleństwa. Dobra, zróbmy tę maszynę drążącą, a co będzie dalej, będę się martwił później. W międzyczasie postawimy sobie drugą hutę od razu, tutaj. No i cały czas zastanawiam się, jak przebudować tę dzielnicę mieszkalną, ponieważ chcę tu w przyszłości pomieścić jak najwięcej domów, żeby to wyglądało jakoś ładnie. A sprawdźmy, jak się ma ciepło. No okej, okay, jest naprawdę wszędzie przyjemnie. A co się stanie, kiedy obniżę poziom pary? Jest znośnie. Dobrze, to żeby może zapobiec takiemu pożeraniu tego węgla, zostawię ten pierwszy poziom na razie. Do momentu, kiedy te chłody przyjdą. Jednakże widzę, że w namiotach jest zimno. Czekajcie, jak zrobię drugi poziom. No niestety, no jakby gdyby tych namiotów to nie było, to mógłbym sobie zostawić pierwszy poziom generatora. Jednakże nie chcę, żeby tu ludzie chorowali, ponieważ więcej chorych to jest ostatnia rzecz, na której mi teraz zależy. Okej, tutaj nikogo nie ma, więc ja w ogóle na razie wyłączę grzejnik w tym domu opieki. I kiedy wybuduję baraki, to będę mógł wtedy troszkę bardziej regulować ten poziom generatora, żeby tyle węgla nie zżerał. Ponadto, ja mam taki plan, żeby zburzyć ten dom opieki, przestawię go gdzie indziej, a w miejscu tego domu opieki wybudujemy drugi warsztat. Z tego co widzę, w tej kolonii, która wraca z nami stąd, jest 18 inżynierów, więc będę mógł wtedy 5 inżynierów przynajmniej wrzucić do nowego warsztatu. Może przy okazji jeszcze trzeci zbuduję kiedyś. Jakby fajnie byłoby szybciutko wszystkie te nowe drzewka powoli odblokowywać, żeby przygotować się na mrozy, które pewnie w końcu nadejdą, ponieważ odnoszę wrażenie, że prędzej czy później te minus 40 zamieni się w minus 60 albo 80. Coś się tutaj stało. Kolejna kradzież. Kapitanie Londyńczycy znów kradną. Zabrali z magazynu racje żywnościowe. 9. Ludzie są wzburzeni tym, że Londyńczycy stawiają swoje szalone pomysły ponad potrzebami miasta. Opcja pierwsza, wyślemy straż. Opcja druga, zostawmy ich w spokoju. Dobrze, ja wyślę straż. No niestety, gra pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych ludzie zamiast trzymać się razem, starają się zrobić wszystko, żeby przeżyć. A żeby przeżyć, ludzie potrafią rzeczywiście łamać swoje moralne decyzje. Sukces straży. Przyłapany. Nasi strażnicy spełnili swoje zdanie, odzyskali towary, a co ważniejsze, złapali jednego ze złodziei. Teraz możemy położyć kres kradzieżom. Co powinniśmy zrobić z przestępcą? Puśćmy go, ale przygotujmy do takich miejsc. Będę musiał w ciągu 3 dni wybudować więzienie. Wygnajmy go. Niech ludzie zdecydują o jego losie. Wzrośnie niezadowolenie. Kurczę, 3 dni na wybudowanie więzienia, więc będę musiał jednak to więzienie postawić.
Więc będę musiał poczekać z tym centrum propagandowym. Niestety. A z drugiej strony też nie chcę go wygnać, żeby jednak te dwie dodatkowe ręce do pracy to zawsze jest coś, słuchajcie. Dobra, zrobimy więzienie. Okej, nowa huta stoi, tu jest bardzo zimno, dlatego zanim tu wrzucą nowych pracowników z domku myśliwych, wybudujemy tutaj grzejnik dodatkowy jeszcze. Gdzieś może w tym miejscu na przykład? Londyńczycy zyskują niezwolenników. Niestety. Dobra, potrzebuję jeszcze trochę stali, żeby tą bazę terenową zbudować, dlatego poczekam, aż ten automaton to zbierze. Okej, mamy minus 40. Robi się chłodniej. A skoro robi się chłodniej, to wszędzie jest niestety... bardzo źle. Dobra, zapauzuję grę. Ja niestety wydaje mi się, że będę musiał w tym momencie włączyć przeciążenie generatora. I zamierzam to zrobić. W międzyczasie zbuduję od razu tą bazę terenową. Wow, jakie to jest wielkie. Okej, są dwa miejsca, żeby to zbudować. Tutaj, kiedy zbuduję tą bazę, to zniszczę trochę drzew dookoła. A jest ich całkiem dużo. No ale kiedy wybuduję ten wiert w krater, to może te drzewa aż nie będą mi aż tak potrzebne. No dobra. To ja może ją jednak zbuduję tutaj? Będzie troszkę bliżej do wszystkiego. Dobra, baza się buduje. Przy okazji trzeba tu jeszcze drogę oczywiście poprowadzić. Może zróbmy to tak. Dobra. Tutaj jest zimno, więc... Wow, grzejnik jest włączony, ale jest tutaj naprawdę lodowato w tym szpitalu, kurczę. Tutaj tak samo w tych budynkach. Dobrze, to może jednak tak. Mam trochę tej stali, więc obawiam się, że będę musiał teraz troszkę jej poświęcić, żeby ludziom zapewnić ciepło w tych namiotach i powoli zacząć się jednak zamieniać na baraki. Zacznę od tego. Możemy teraz coś znowu opracować. A skoro możemy już coś opracować, to ja może... Teraz tak, większa wydajność generatora. Generator spala o 10% węgla mniej. No dobrze, ale ja chciałem chyba jednak zrobić tą retortę. A żeby to zrobić, potrzebuję stali. Widzicie, wszędzie jest ta stal potrzebna. Dobra, teraz tak, z chatki myśliwych zabieramy tych ludzi i wrzucamy ich tutaj do huty. Przy okazji włączę jeszcze brygadzistę i włączę tu grzejnik, żeby było im ciepło. Poczekamy na troszkę stali. Kiedy już się trochę zbierze... A, jeszcze warsztat. Miałem jeszcze warsztat zbudować. Dobrze. To zbudujmy ten warsztat. Tu go postawimy. Jest na to miejsce. No i ta maszyna drążąca. Czy to mogę postawić? Tutaj gdzieś, dobra. To co? Może obok tej huty. Tak, zróbmy to. Tutaj jeszcze drogę poprowadzimy sobie. Może inaczej troszkę. Bardziej w ten sposób. Tutaj, o na przykład. I potem stąd. Tutaj, dobra. Mamy to. No i czekamy na więzienie. Jeszcze 14 godzin, żeby wprowadzić nowe prawo. A tu mam czas 2 dni, żeby to więzienie wybudować, więc chyba zdążę. Wracamy do drzewa technologii. Zróbmy tę retortę. A potem będę się martwił o zimno. Dobra, jest troszkę więcej stali, więc... Kolejny barak tu postawię, może w tym miejscu, zamiast tego namiotu. Jedna osoba jest ciężko chora. Niedobrze. Tutaj dwóch inżynierów, damy brygadzistę. Dłuższe godziny pracy w warsztacie. Zwiadowcy dotarli do źródła. Co my tu mamy?
Dzięki znajdującemu się głęboko pod ziemią gorącemu źródłu, kilka zastawek pozostaje niezamarzniętych. Do odkrytych skał na ich brzegach przylgnęły kępki wytrzymałych porostów. Wydaje się, że to dobre miejsce na kryjówkę, zbadaj. Żywi za wszelką cenę. Niedaleko źródła spotkaliśmy grupkę uchodźców z Winterhome. Wyglądali żałośni i wydawali się nieporuszeni losem swojego miasta. Kiedy spotkaliśmy, w jaki sposób uniknęli śmierci głodowej, odwrócili wzrok, mamrocząc o jedzeniu porostów. Odkryte miejsca, zamarznięte zaganiek oraz śnieżny klif. No, wolę nie wnikać, w jaki sposób przeżyli. Wątpię, żeby to były porosty. Mam dziwne przeczucie i wrażenie, że jednak to były zwłoki ludzi, którzy zamarzli w trakcie ich wędrówki. Dobrze, ilu ich jest? 22 robotników oraz 7 dzieci. Wiecie co? Ja tym razem zaryzykuję. Wyślę ich do miasta, a swoich zwiadowców wyślę do zamarzniętego zagajnika. Za chwilkę skończy się budowa bazy terenowej. Świetnie. Okej, i teraz tak. Żeby zrobić nowy oddział terenowy, potrzebuję aż 40 jednostek drewna, 20 jednostek stali oraz 10 robotników. Dobrze się składa, bo kiedy ci państwo przyjdą, ci tutaj, to wtedy spokojnie będę mógł taki oddział stworzyć. No ale tylko muszę poczekać na drewno i na stal. No ale to na razie nie wydaje się dużym problemem. Dobra, jest już wieczór, więc ja teraz zabieram stąd tych robotników i przerzucę ich z powrotem do chatki myśliwskiej. Mamy noc, generator jest już troszkę przeciążony, ale tę noc jeszcze powinien podtrzymać. Włączę grzejnik w lecznicy, no i w tym szpitalu jest bardzo, ale to bardzo zimno, więc obawiam się, że będę musiał tutaj grzejnik wybudować. Niestety. Zwiadowcy bezpiecznie wrócili do miasta, fantastycznie, dobra. A zatem, tutaj grzejnik, jakoś wolę w te grzejniki inwestować, aniżeli w większy zasięg generatora, nie wiem, może wy macie inne zdanie na ten temat. Ja wolę w te grzejniki inwestować. Dobrze, tutaj to postawię. Okej, jednak tych chorych musimy leczyć, a w momencie, kiedy w szpitalu jest lodowato, bardzo zimno, jest to niemożliwe. Dobra, teraz tak. Stwórzmy oddział terenowy. Wyślemy go od razu do kopalni węgla. Niech oni tam sobie założą bazę terenową, zobaczymy, co nam to da. Tutaj damy 10 robotników w maszynie drążącej. Chwileczkę. Skoro tu jest grzejnik, a nie chcę tutaj kolejnego budować, zróbmy tak. Automaton przerzucimy sobie tutaj, niech on pracuje całą noc. A tych ludzi stąd, co przyszli, wrzucimy do huty. Dobra. Teraz tak. Co tu się dzieje? Zapewniło się miejsce na zasoby, czyli to. Dobrze, to może tak. Zbuduję drugi barak zbieraczy. O tutaj. I kiedy się zbuduje, troszkę ludzi jeszcze tam wrzucę, żeby zbierali ten stos węgla. Opracowano technologię retortę. Fantastycznie. To teraz budujmy coś nowego może, jakąś nową technologię. Co wy na to, żeby na przykład... Może zróbmy te arytmometry. A nie, potrzebujesz troszkę więcej stali, kurczę. Dobra, to może powietrzni myśliwi, przez co będę miał troszkę więcej jedzenia jeszcze w mieście. Dobra, zróbmy to. Kurczę, mam sporo bezdomnych. Wypadałoby się nimi zająć za chwilę. Dobrze, to może tak. Sprawdźmy, jak te baraki będą tu wyglądać. Tu się nic nie zmieści. Chyba, że zburzę ten pub i go przesunę. Ale, zanim to zrobię, muszę te namioty jeszcze tutaj pozamieniać. A wyślemy sobie zwiadowców, którzy wrócili do nas z powrotem w tę stronę, gdzie jest osada rybacka. Wiecie co? Ja myślę, że jeszcze zbuduję sobie trzeci warsztat od razu.
żeby znacznie szybciej jakby nowe technologie wymyślać. Postawię go może gdzieś tutaj na przykład. Oczywiście muszę tu jeszcze drogę poprowadzić do niego. Zrobię to tutaj może w ten sposób. Mam jeszcze 10 inżynierów, więc 5 wrzucę do warsztatu. Coś się stało znowu. Kolejna kradzież. Kapitanie Londyńczycy znów kradną. Zebrali z magazynu racje żywnościowe, czyli 7. Ludzie są wzburzeni tym, że Londyńczycy stawiają swoje szalone pomysły ponad potrzeby miasta. Ponownie. Dobra, wysyłamy straż, żeby ich złapała. Ale czekajcie, ja zapomniałem, że straż ma taką fajną opcję. Niepowodzenie straży, niestety. Jak patrol. Kiedy zrobię patrol, nadzieja wzrośnie. Dobrze, zróbmy to. Wow. No, jest to duża różnica, przynajmniej w niezadowoleniu. Fajnie, podoba mi się to. Zobaczmy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Jedna osoba nie żyje. Zamordowany na służbie. Członek naszej straży został pobity na śmierć, gdy gonił Londyńczyków. Złapaliśmy innego za złodziei, ale to nie on jest mordercą. Co powinniśmy z nim zrobić? Zamknijmy go, wymaga to więzienia. Wypuśćmy go, nie jest mordercą. Wygnajmy go. Dobra, ja go wypuszczę, nie jest mordercą. Trochę szkoda, że ci Londyńczycy tak nierozważnie patrzą na to, że powinniśmy przetrwać wszyscy wspólnie. Wydaje się, że zachowują się w tym wszystkim bardzo irracjonalnie i wręcz samolubnie. Dobra, księga praw się odnowiła, zatem... Zróbmy to cholerne więzienie. Włączę przy okazji brygadzistę automatonowi. Szkoda, że do tego doszło, ale musimy sobie jakoś radzić z przestępcami. Zbudujemy leje dla przestępców, ale sami w nim też kiedyś wylądujemy. Jak widać, zdanie mieszkańców jest podzielone cały czas. Odnośnie każdej decyzji, którą podejmuje. Dobra, to teraz tak, to się zaraz zbuduje, ten warsztat kolejny. Krytyczne obciążenie generatora, dobrze, wyłączmy go może. To przeciążenie. Jutro będzie już cieplej, więc jakby będę mógł się przestać martwić tymi biednymi namiotami cholernymi, w których jest już naprawdę zimno. A jak jest z nich zimno, to niestety, ale jest coraz więcej chorych znowu. Być może w przyszłości, jak będę miał więcej inżynierów, jeśli w ogóle jest taka możliwość, to postawię wtedy drugi szpital. Dobra, oddział terenowy dotarł do kopalni węgla. Załóż obóz terenowy. Wysłał ładunki 800 węgla do miasta co jeden dzień. Okej, okay, fajnie. I zwiadowcy dotarli do zamarzniętego zagajnika. Na niektórych drzewach w zagajniku widać głębokie nacięcia w kształcie krzyża. Wokół drzew znaleźliśmy pożół porozrzucane kości. Zbadaj. Pogrzebany wstyd. Rozejrzeliśmy się wśród oznaczonych krzyżami drzew. Pod każdym z nich znajduje się płytki grób. Ciało pozbawione zostały większych mięśni. Na niektórych kościach widać ślady nacięć. Zmarli zostali bez wątpienia pozbawieni tego, co można było zjeść. Teraz już wiemy, co utrzymywało przy życiu ocalałych znad źródeł. Zostawimy groby w spokoju, ale zatniemy drzewa, by zyskać drewno. No, niestety, ale moje przypuszczenia się potwierdziły. No nic, przykre jest to. Aż ciężko jest to skomentować, ponieważ ja sobie osobiście nie wyobrażam takiej sytuacji w swoim życiu. Dobrze, weźmy zasoby, czyli trochę tego drzewa. I teraz wyślę tych panów, chociaż może jest tam jakaś pani na przykład, do Śnieżnego Klifu. Lećcie, panowie. Dobra, mamy maksymalną ilość drewna, więc będę musiał pewnie wybudować kolejny skład zasobów, ale potrzebuję więcej stali. No dobrze, to teraz tak. Panowie, wy troszkę dłużej popracujecie sobie, wy także. I widzę, że jest wam bardzo zimno, więc ten generator, kurczę... No nie włączę go z powrotem. Wypadałoby w przyszłości jednak odblokować, wiecie co? Tą... regulator przeciążenia, a w końcu być może też te arytmometry, żeby odblokować większą moc generatora. Tak, to będzie chyba na chwilę obecną najważniejsza rzecz. Oczywiście są jeszcze te baraki, więc mam już trochę stali. Zatem trzy kolejne baraki sobie wybudujemy.
Mam cały czas mnóstwo bezdomnych. Dobra, warsztat już stoi, więc dłuższe godziny pracy. Włączę im grzejnik, żeby było im troszkę cieplej. Im też włączę grzejnik i wam też włączę grzejnik. Gdzie jeszcze mogę włączyć grzejnik? Halo, tutaj. W kopalni, dobra. Baraki zbieraczy, a co? Trochę poszalejemy. W tartaku jest lodowato. Dlatego nikt tu nie pracuje, tak? Dobra, panowie, wy na razie się wynoście stąd. Mam już dużo drewna. Niech trasy opo... Aha. Okej, myślałem, że mogę kogoś jeszcze w chatce myśliwy zatrudnić. Niestety nie mogę tego zrobić. Powierzchni myśliwi, badania zakończone. Dobra. Więc teraz tak, ja poczekam sobie na te stal, żeby było jej więcej. I obawiam się, że będę musiał w końcu zainwestować w ten trzeci poziom badań. Ewentualnie, wiecie co, zróbmy hutę parową, ponieważ to nie wymaga stali. I zanim ta huta się wynajdzie, to spokojnie ten stal powinienem już pozyskać. Dobra, huta parowa, start. Tu włączymy jeszcze brygadzistę w tym warsztacie. No i to więzienie, tak? Czekajcie. Porządek? Tak, tu jest więzienie. A więzienie postawię sobie chyba... gdzieś może tu na obocze, obok tej kopalni. Tak, tutaj. Tu postawimy sobie więzienie. Dobrze, jest coraz mniej chorych na całe szczęście. Ja im jeszcze zwiększę racje żywnościowe, żeby troszkę szybciej się leczyli. I co? Sytuacja jest nadal ogarnięta, w miarę. Robi się już późno niestety, więc teraz tak. Ja wyrzucę tych robotników stąd, mam dużo drewna, więc ten automaton na chwilę, na tą noc, przerzucimy sobie do huty. Coś się stało. Garstka pozyskanych. Do tłumu przemawia jeden z Londyńczyków. Straszy ludzi, próbując przekonać jak najwięcej z nich, by dołączyli do eksodusu do Londynu. To jest chyba to, co wcześniej się działo w poprzednich odcinkach, więc mamy znowu trzy opcje. Niech mówi, przegońmy rozmówcę i rozgońmy tłum. Ja tym razem może rozgonię tłum. Te despota to pokojowe zgromadzenie. Sorry. No niestety, no kurczę, nie mogę pozwolić, żeby ich było coraz więcej, tych Londyńczyków. Wolałbym jednak zadbać o to, żeby to ta nadzieja była większa, a oni mi wszystko psują tutaj. Okej, włączę na chwilę jeszcze ten generator przeciążony. Odnoszę wrażenie, że do nocy powinno to wszystko wytrzymać. Drzewa technologii. Huta parowa już się wynalazła. Potrzebuję jeszcze troszkę... stali, żeby odblokować trzeci poziom deski kreślarskiej. No i automaton tutaj wszystko zbiera. Ładnie, zgrabnie, powabnie. Dobra, jest 50 jednostek węgla. Czy się stali, przepraszam. Dlatego odblokuję teraz arytmometry. I wtedy będę mógł spokojnie zadbać o to, żeby było wszystkim cieplej. Miejsce pełne. Znowu miejsce pełne, tak? Więc będę musiał w końcu zbudować kolejne składy zasobów i to będzie teraz skład zasobów na węgiel, którego jest już naprawdę dużo, co mnie naprawdę cieszy, kurczę. No i na to drewno. Dobra, wiecie co? Ja chyba niestety ale wyłączę ten generator, ponieważ za chwilę się znowu przeciąży. Zaraz się stal jeszcze tutaj dobierze, więc szybciutko budujmy kolejne baraki w miejsce namiotów. Powoli muszę się tych namiotów pozbywać niestety. No i pamiętajcie, że mam cały czas tutaj 60 bezdomnych, którzy prawdopodobnie po prostu śpią pod generatorem. Czego nie widać, a szkoda, że twórcy gry nie zdobali takie smaczki. Ale gra i tak naprawdę jest bardzo przyjemna i muzycznie, i graficznie. Koniec kradzieży. Kapitanie, pobito złodzieja, którego kazałeś wypuścić. Mieszkańcy postanowili sami wymierzyć sprawiedliwość. Prawdopodobnie uznali, że tłumiąc ich protest, potraktowałeś ich gorzej niż złapanego przez nas złodzieja. Na pewno dopilnują, by już nigdy nic nie ukradł. Okej, fajnie. Ci co? W najbliższym czasie raczej nic już
nikt nie ukradnie. Świetnie. Zbudowano więzienie, więc tutaj może włączę grzejnik w tym więzieniu i zatrudnię tutaj jednego inżyniera. Wybudowano więzienie, nadzieja wzrasta. No, szczerze, bez strzału. Zobaczcie, jest mnóstwo chorych znowu. Więc teraz tak, na koniec tego odcinka dobrze się składa, ponieważ zwiadowcy dotarli do Śnieżny Klif, a ja chciałem jeszcze drugi szpital zbudować. No ale tu potrzebuję jeszcze trochę stali. Dobrze. W takim razie, sprawdźmy na koniec tego odcinka zwiadowców. Śnieżny Klif. Otwór w Śnieżnym Klifie prowadzi do niewielkiej groty. Ktoś w niej mieszka, ale samotna postać, którą dostrzegliśmy, z oddali zniknęła. To może być jedyny ocalały z Winterhome, zbadaj. Uchodźca z Winterhome. Człowiek, którego widzieliśmy z daleka, zniknął jak kamfora. W jego kryjówce znaleźliśmy dziennik naukowca, który uciekł z Winterhome. Kiedy w mieście zapanował głód, rozmytało się tam prawdziwe piekło. Przywódca, kapitan armii, ogłosił się władcą absolutnym i próbował zaprowadzić porządek siłą. Wielu opuściło miasto, a większość z tych, którzy zostali, wszczęła bunt. Odkryte miejsca, zamaskowana jaskinia. No, czyli w Winterhome stało się to, co może się też stać u mnie w mieście. W momencie, kiedy zacznę wprowadzać coraz bardziej drastyczne metody traktowania Londyńczyków, ja postaram się oczywiście tego uniknąć. Dobrze, weźmy zasoby. Na szczęście jest tu jeszcze jakieś rdzenie parowe, fajnie. Wyślij ich do zamaskowanej jaskini. I na tym skończę ten odcinek. Zatem dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego dnia i mówię do zobaczenia. Cześć!